słuchajcie, z pogodą mamy tutaj naprawdę ciekawie. Skończyło się lato, zaczyna się jesień i lało 4 dni. Teraz trochę wieje, ale wyszło słońce pod koniec dnia i próbuję w takim razie zrobić pierwszy lot. Zobaczymy, jak to wyjdzie, słuchajcie. Jeszcze nim nie latałem. Jestem ciekawy tych kalibracji, tych ustawień. Nie wiem, czy w ogóle dam radę wystartować. Pokażę to wszystko Wam krok po kroku, żebyście widzieli, jak ten dron się sprawuje w akcji, bo trudno oceniać cechy tylko na papierze. Myślę, że przydałoby się zobaczyć, co on potrafi. Ruszamy, co? Lista poszczególnych elementów. Zróbmy kalibrację kompasu. Tak. Raz. Popatrzmy sobie tak. Tutaj już jest gotowe. Teraz nam sugeruje, żeby go poobracać w ten sposób. Czy on się teraz nawiązał? Tak. Przypomnienie. Wyłączanie FPV. No to wiemy akurat. Satelitów jest 11, czyli powinno być w porządku. Mamy teraz, co tutaj jeszcze, 99%, jeżeli chodzi o akumulator. Gotowy do startu, tryb normalny, może go przenieśmy w tryb F, czyli filmowy. Tak? No i tutaj wygląda na to, że wszystko jest ok. Innych kalibracji nie robiłem. Nie robiłem kalibracji czujnika, czujników wizualnych, więc nie wiem, co się będzie działo. Spróbujmy go na razie podnieść i zobaczymy, jak on się zachowuje w zawisie. Poprzez CSC idzie. Dobra. Leon, uważaj. Chodź tutaj. Dobra, uwaga. No to co, ruszamy. Leoś, nie. Chodź tu. No. Leon, nie. Dobra. I teraz widać, jak on sobie radzi w zawisie. Dosyć ogarnia temat. Nie jest szałowo, ale jest ok. Polećmy w takim razie. Czyli podgląd mam w tej chwili. Mogę zrobić zdjęcie, nagram filmik, polecimy sobie po prostu do przodu, nic nie robiąc. Jak on leci w tym trybie filmowym. Obraz jest bardzo ładny, muszę Wam powiedzieć. Naprawdę to dobrze wygląda. Na razie pierwsze takie czujne te przymiarki, z tego względu, że dużo się nasłuchałem, że Hapsan różnie się miewa. Ale tutaj widzę, powiem Wam, że jest w porządku. Lecimy w bok. Powolutku, powolutku polecimy sobie w bok. Tu wygląda to ładnie i teraz chciałbym się trochę cofnąć. To drzewo okrążymy. Dobra, i zbliżymy się do tego większego drzewa. Dzisiaj trochę wieje, tak jak mówiłem, także sukcesem jest w ogóle fakt, że można polecieć. Uważam, że jakość jest całkiem niezła, jeżeli chodzi o to, co tutaj widzę na podglądzie. Chciałbym mieć drzewo blisko na 2/3. Tak? Sygnał jest dobry, 11 satelitów, może nie tak jak DJI, ale jest w porządku. Przydałby się filterek, bo mamy 1/4000 sekundy. Jesteśmy przy tym drzewie w tej chwili faktycznie, które jest na środku ekranu tego Sony. I co my zrobimy teraz? Przerwę nagrywanie i zrobimy sobie zdjęcia. Dobrze. Pierwsza fotografia, zobaczmy ustawienia, jest manualny tryb. Można ustawić w manualu, czyli troszkę krótszy czas naświetlania, dlatego ISO. No bez filterków to tak wygląda. Dobra? To jest nasze zdjęcie, jest trochę prześwietlone. Jeszcze mam wrażenie, w takim razie możemy zejść. Nie widzę tutaj kompensacji, bo nie wgłębiam się na razie w te ustawienia. Nie o to chodzi. Chciałem zobaczyć, jak łatwo się tą aplikację uruchamia, jak się tutaj działa. Jeszcze jedna fotka. Ok, popatrzmy jeszcze na ustawienia tutaj, jeżeli chodzi o tryb zdjęć, pojedyncze, czy ciągłe fotografowanie, czyli burst, samowyzwalacz czasowy lub panorama. Ok, jeżeli chodzi o format zdjęcia, mamy tutaj w RAW-ach też, można wybrać jedno lub drugie, to sobie zrobimy, tylko chciałbym odróżnić te zdjęcia w RAW-ach i na drugie 2/3 przejść, czyli bardziej w bok. Będziecie pamiętali zapewne, ja też. Na zdjęciach, bo Wam udostępnię pod filmem, będzie link, że na tych 2/3 będziemy mieli właśnie RAW-y, tak? RAW format. Uwaga, jedziemy. Hop. Mam Lightrooma w tej chwili u siebie, możemy zobaczyć, jaka jest jakość tych zdjęć. Dość długo przetwarza, ale super. No jest to zrobione. Dobra, podnieśmy się trochę. On pracuje dość stabilnie. Teraz chciałbym nagrać taką sekwencję, właśnie jak podnoszę się do środka.
Czyli podnoszę lewym drążkiem i gimbal bardzo delikatnie wędruje w dół. Jest ok. I teraz chciałbym to jeszcze się troszeczkę przybliżyć. Jest w porządku. Oczywiście nie ma jakiegoś specjalnego szału. Ekspozycja jest, widzę, jest ok. Tak, lecimy sobie tak filmowo. Bardzo wolno, gimbal jeszcze w dół. Jest ok. Słuchajcie, ten dron jest w porządku pod tym względem. Oczywiście ludzie na niego narzekają, bo to nie jest DJI. Widzę, że ustawienia gimbala są bardzo wolne. W takim razie lecimy teraz w dół i będziemy się obniżać, a gimbal wędruje do góry, mniej więcej tak. I to, co chciałbym zrobić w trybie też filmowym, to nagrać taki filmik, jak lecę właśnie w bok. Obniżam się, a jednocześnie tutaj fajnie gimbal jeszcze się podnosi, może nie tak, ale trochę inaczej. Mniej więcej taki prosty lot. Jestem tutaj 30 metrów od nas. Wygląda to w porządku, naprawdę poprawnie. Nie ma co jakoś specjalnie narzekać. Dobra, a to co jest ciekawe w nim, on ma czujniki. Ja się odzwyczaiłem od tego, że tego typu drony mają czujniki. Próbuję wlecieć w nas, zobaczymy co się stanie. No to lecimy. Ominął nas. Wracamy w takim razie. Jeszcze próbuję w nas wlecieć teraz. Uwaga. Próbujemy w nas wlecieć. No powiem tak, one nie działają. Nie działają tak, jakby się chciało. Nie mam tutaj dodatkowych śmigieł, ani nic takiego. Ale mam wrażenie, słuchajcie, że to wcale tak dobrze nie działa. Teraz mamy obstacle avoidance włączone, tak? A to teraz zobaczcie, ja stanę przed tym, w obiektywie kamery, tak jak teraz. Mini jest nakierowany na mnie, no i lecimy. Teraz nie był na kursie, jeszcze jedna próba w takim razie. Tak jakby mnie lekko omijał, on nie chce tutaj wejść w ogóle w moją strefę. Spróbujmy w takim razie trochę dalej polecieć, poza zakres tych czujników. Ja tutaj w ogóle nie widzę czegoś takiego jak odczyt tych czujników. No ale dobra, jedziemy. Uwaga, hop. Teraz on się kieruje na pewno na mnie. Jestem na środku ekranu. I co mi zrobi? Zatrzymał się. Słuchajcie, zatrzymał się. Niebywałe. Powtórka tutaj bliżej. Lecimy w moją stronę. Na środek, proszę, hop. Teraz się nie zatrzymał? Teraz się zatrzymał, dopiero tu. Czujniki nie działają idealnie, one działają tak 50 na 50, jeszcze raz, nie można im ufać, absolutnie. Teraz jestem idealnie na wprost siebie, zatrzymał się, dobra? Jeszcze jedna próba, dalej chciałbym być. Te czujniki mają dość duży zakres, dobra, jestem. Słuchajcie, teraz jestem na bank na swojej linii. No i teraz przeleciał tuż obok mojego ramienia. Jestem na środku idealnie. 3, 4, go. On lekko zbacza zawsze, chyba że ja mam takiego cela, ale on lekko zbacza po mojej lewej stronie. Teraz w ogóle nie chcę ruszyć. I teraz nie chciałbym, żeby on mnie ominął po lewej. Zatrzymał się. No jest gitara. Spróbujmy w takim razie wylądować na dłoni. Podlecę do siebie bokiem, bo on tutaj robi takie kółeczko bajeczne. Fajnie się sprawuje, jest ok. Spokojnie można go też chwycić i wylądować na dłoni. Pierwsze wrażenia? Nie jest źle, ale szału nie ma. To na pewno nie jest tak dobry system jak na przykład Obstacle Avoidance w R2, czy nawet w R1, gdzie mieliśmy już APAS parę lat temu. Słuchajcie, patrzę na wiadomość i odnalazłem ją. Napisał Bogdan Stecki. Witam, czy mógłbyś sprawdzić w swoim Zino Mini Pro, czy podczas nagrywania w 1080p, 30 klatkach, film zapisuje się faktycznie, bo kurczę, u mnie zapisuje się tylko w 4K. A to chyba lepiej, Bogdan, że zapisuje ci się w większej rozdzielczości. No spróbujmy, to jest wiadomość od Bogdana. Widać to w ogóle? Jest to czytelne? Powinno być, nie? Ten Sony ma dobry autofokus. To, o czym jeszcze pomyślałem, weźmiemy go na taki test zasięgu.
fajna melodyjka, weźmiemy go na taki mały test zasięgu, a mianowicie nie będziemy szaleli na zasadzie takiej, że nie wiem, 10 km, ale spróbujemy go, słuchajcie, wziąć na taki test, żeby polecieć jakieś 500-600 metrów, zobaczymy, czy jest stabilny sygnał, jak on się zachowuje, czy aplikacja laguje, jak sygnał i jak ta jakość połączeń. Bo tutaj 5,8 GHz powinno być bez problemu. To jest ciekawa sytuacja, bo właściwie za każdym razem trzeba kalibrować kompas. Do tego się trzeba przyzwyczaić też. Mode obstacle avoidance. Ruszę. Please fly with caution. Ruszę fajnie, lecimy nisko bardzo. Ja patrzę, jak on się zachowuje. Lecimy w trybie F, czyli filmowym. Tutaj wygląda to bardzo poprawnie. To, co chciałbym zrobić, Bogdan prosił, żeby nagrać film znowu na 2/3 drzewo, pamiętacie? Żeby to było charakterystyczne. Ustawienia filmu mamy nagrać w rozdzielczości 1080 w 30 klatkach na sekundę. Proszę. Jedziemy. Nagrywa się w 1080 w 30 klatkach na sekundę. Możemy to sprawdzić w programie Final Cut Pro później, bo tam mam odczyt. Dobra, tutaj spektakularnych scenek to nie nagramy może, bo tu nie mamy żadnego obiektu ciekawego, ale może chociaż technika lotu, żeby była ciekawsza. Czyli góra, dół, tutaj spektakularny przelot nad Chaszczami. I teraz spróbujemy polecieć sobie do tyłu i do przodu. Dobrze to wygląda. Tutaj przyjechał jakiś fajny wozik. Nagramy go podczas lotu bokiem. Dobra. On też nie jedzie za szybko. Mamy taki film, to co prosił nas Bogdan. Dobra, polecę jeszcze kawałek, a później zrobimy próbę zasięgu. Nie wiem, czy nie przełapałem tego pana na czymś. Nie chciałbym pokazywać rejestracji, dlatego się dźwignę. I chciałbym zrobić taką sekwencję, że lecimy dość daleko, na mniej więcej jakieś 400-500 metrów. Tutaj jesteśmy nad mokradłami. Oprócz tego pana to chyba nic tutaj się nie stanie. Lecimy w trybie normalnym. Jeżeli chodzi o nagrywanie, jest w 1080 w 30, tak jak Bogdan sobie życzył. Tak to wygląda. Sygnał jest jak na razie bardzo dobry. Tak, leciutko skręcę w prawo. Sygnał jest bardzo dobry, nie ma żadnych tutaj niespodzianek. Fajnie leci ten dron. Jesteśmy 450 metrów. Za chwilę już przerwę, wystarczy. Wracamy w każdym razie, mamy odniesienie do naszego punktu startowego. W tej chwili mamy 47% baterii, lecę w trybie sportowym. Prędkość w trybie sportowym w tej chwili wynosi około 9 metrów na sekundę, więc to jest mniej niż około 30 km na godzinę. To wszystko. Nie lecimy nigdzie tutaj szybciej. Może to jest spowodowane jakimś trybem typu początkujący, który tutaj jest włączony. Oczywiście takiego drona trzeba parę godzin rozpracować, żeby wiedzieć. To na razie jest pierwszy lot kontrolny. Uważam, że jakość jest w porządku. Ona nie jest szałowa. Bo widać, że zakres dynamiczny jest taki sobie. Widać ciemne cienie. Ale to nie znaczy, że jest jakoś specjalnie źle. Teraz widzimy, jak on stabilnie sobie radzi. Czasami sobie radzi dość dobrze, a czasami go lekko rwie na boki. Nie ma tutaj takiej reguły. Dobra, teraz zobaczmy u niego jedną rzecz, jak on się obraca. Jesteśmy w trybie F, tym najwolniejszym. I widzicie, obracam jał, a on się też trochę cofa, nie? I teraz go porywa. Obracam się, to jest tylko jał, ten drążek, a jego porywa. Nie obraca się płynnie. On tak jakby krążył wokół czegoś. Może dlatego, że... Chociaż czujniki są wyłączone w tej chwili. Dobra, poziom baterii osiągnął 20%. Będziemy lądować. Mamy to. Słuchajcie, na dzisiaj wystarczy przygód, jeżeli chodzi o małego Hapsana. Jest ok, szału nie ma na pewno. Czy to jest dwójki killer? Nie, to nie jest dwójki killer. Jeszcze musiałby dużo chleba zjeść, żeby był killerem. Może mieć niektóre cechy lepsze. Jak przetestujemy inteligentne tryby lotu, bo przyjadę tutaj czy w inne miejsce specjalnie, żeby potestować inteligentne tryby lotu, zobaczymy, co ten Terminatorek może. Na dzisiaj mogę powiedzieć tak, część funkcjonalna jest średnia. Tutaj jest dużo takich rzeczy do dopracowania, na przykład ten sterczący kabel. No zobaczcie,
dron za 3000 zł i masz coś takiego w ręku. Jeżeli chodzi o kontroler, przypomina ten kontroler z pierwszej generacji Mavica, ale też Hapsany wcześniej miały te kontrolery. Jest całkiem niezły, ma wyświetlacz, dużą, pojemną baterię, czy pojemny akumulator, pod tym względem jest ok. Co do małego, jeżeli chodzi o sondy, muszę skalibrować, żeby one dobrze pracowały, bo ich nie kalibrowałem. Jakość obrazka jest niezła, nie jest szałowa na pewno, bo widać, że było ciemno w tych cieniach. Tak jak mniej więcej jest na przykład w DJI FPV, to nie jest duży zakres dynamiczny. To od razu widać, że to nie jest na przykład R2S. Nie? Ale z drugiej strony jest mały, sprytny, fajny, jeżeli ktoś nie lubi dronów DJI, bo ma awersję akurat do tej firmy, a wiele jest takich osób. Ja też nie jestem super zakochany w marce DJI, to może pozwolić sobie na takiego Hapsana. Podejrzewam, że z czasem te ceny na pewno spadną. Słuchajcie, bo rynek zweryfikuje jego prawdziwą wartość. Ja oceniam tą wartość na mniej więcej około 1800-2000 zł, w zależności od wyposażenia. Ten zestaw, który mam, czyli podstawowy zestaw, ja go kupiłem za chyba 200. I to jest taka cena jak na początku, jak na wejście na rynek. Okej, okay, zgadza się, może przepłaciłem ze 3-4 stówki, jestem tego świadomy w stosunku do wartości. Ale jest w porządku, ładnie lata, dość stabilnie, trzeba na niego trochę uważać, bo on nie wszystkie manewry wykonuje tak jak spod igły, tak jak DJI. Niektóre, tak jak próbowałem się obracać, to on zamiast się obracać, to robił nam takie poi, takie krążenie. Ale jeżeli się weźmie poprawki na parę spraw, to można mieć całkiem niezłą radość. Jest już lepiej, jeżeli chodzi ogólnie o Hapsana, bo każdy wie, kto miał wcześniejsze modele, na przykład Zino 1. Jeżeli chodzi o aktualizację, jest zdecydowanie lepiej, o niebo lepiej niż było. Jeżeli chodzi o korzystanie z apki, też jest nieźle. Co prawda ta pani mówi cały czas po angielsku z takim chińskim akcentem i ciągle się przypomina. Dziwne jest też to, że mamy wyłączony ten podgląd przed startem, bo ja nie mam pewności, czy dane urządzenie mobilne, na przykład iPad, jest w stanie mi współpracować. Tutaj wziąłem iPhone'a 7 i dał radę, tak? Całkiem się fajnie spisał. No i zobaczymy jeszcze na kompie, jak wygląda jakość zdjęć i filmów, bo tego trudno mi ocenić na takim malutkim ekraniku. Mogę Wam powiedzieć, że pod filmem postaram się udostępnić dla Was właśnie te próbki zdjęć i filmów. A jeżeli się uda, jak wrócę z mojego wyjazdu tego do Hajnówki, to postaram się też zrobić taką konfrontację mini kontra Hapsan, zobaczymy, jak to wygląda pod kątem wykonywania zdjęć. To, czego jeszcze nie mogłem znaleźć, to jest przełączenia w tryb PAL, czyli żeby mieć 25 albo 50 klatek, no bo skoro nagrywam w Sony w 25 klatkach, no to wypadałoby mieć przynajmniej krotność, jak nie jedno, to dwukrotność tego klatkarzu, a tutaj będzie 25, tutaj 30, więc tak średnio. Dowiem się z czasem, posprawdzam tą aplikację, czy jest taka możliwość, żeby przełączyć. Na dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. To jest chyba tyle, co mogę na gorąco powiedzieć. Też nie poświęcam na to jakoś mega dużo czasu, bo też życie niesie szereg rozwiązań, są zlecenia, trzeba też normalnie żyć normalnym trybem. Ale to, co mogłem, to zrobiłem pod tym względem. Macie próbny lot numer 1. Wiemy, jak to wygląda. Jest nieźle, ale jeszcze jest sporo do zrobienia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę i w nagrodę za dotarcie do końca tego epizodu mam dla Was prezent, a mianowicie darmowy warsztat online'owy dotyczący filmowania dronem. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Mam szereg darmowych warsztatów, są też produkcje takie bardziej komercyjne, ale one krok po kroku pokazują właśnie, tak jak dzisiaj, jak z danym sprzętem mieć do czynienia, jak postępować i jak w sposób taki kreatywny od pudełka aż po fajne prace osiągnąć naprawdę rewelacyjne efekty, także zachęcam bardzo serdecznie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym epizodzie. Cześć!